23 osoby ewakuowano z budynku przy ulicy Grodzkiej 34. W budynku był wyczuwalny dziwny zapach. Jak się okazało, jeden z mieszkańców ładował w łazience akumulatory. Straż pożarna otrzymała zgłoszenie po godzinie 19. Mieszkańcy czuli dziwny zapach. Na miejscu pojawili się strażacy z grupy chemiczno-ekologicznej. Po sprawdzeniu urządzeniami, które posiadamy na stanie, stwierdzono obecność substancji niebezpiecznych, takich jak siarkowodór, amoniak, cyjanowodór, tlenek węgla i metan. Zaistniała konieczność ewakuacji wszystkich mieszkańców Kławki. Było to łącznie 23 osoby. Tym mieszkańcom postawiony został autobus, który mógł przebywać podczas interwencji w bezpiecznym miejscu. Na miejscu pracowały 4 zastępy straży pożarnej, policja, przedstawiciele pogotowia gazowego, ratunkowego i spółdzielni mieszkaniowej Podzamcze. Jak stwierdzili strażacy, opary wydzielały się z akumulatorów, który jeden z mieszkańców ładował w łazience. Na miejscu pracowali też przedstawiciele pogotowia gazowego, policji, było pogotowie ratunkowe i przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowej. Jeżeli chodzi o przyczynę zdarzenia, okazało się, że w jednym z lokali, w łazience, która była słabo wentylowana, mieszkaniec ładował 2 akumulatory. Było to ładowanie przez prostownik, który nie miał zabezpieczenia przeciwko przeładowaniu i okazało się, że te 2 akumulatory przeładowały się, w środku zagazował się elektrolit. Akumulatory były bardzo gorące i to było przyczyną wydobywania się par z tych niebezpiecznych gazów.